Cześć, dzień dobry. Któż z nas nie kocha parówek? Na śniadanie, na kolację, czasami nawet pewnie i na obiad, jak nie ma nic w lodówce. Niektóre mają zawartość mięsa na poziomie 40%, a niektóre to aż ponad 90%. Dziś sprawdzimy, które parówki są najlepsze. Zestawienie przed nami z różnych marek, z różnych sklepów. Zostawcie łapkę w górę, a my przekonajmy się oczywiście na ślepo, które z nich zaskoczą nas najbardziej smakiem. Parówkami to w ogóle jest tak, że to taka podobno tania kiełbasa. A zauważyłeś, że nikt chyba, no chyba, że ktoś robił jeszcze, ale no, nikt nie grillował parówek? Parówki się gotuje, ale żeby na grilla na przykład parówki kupić? Nie mów kot, nie? To... Ja myślę, że w kryzysowych sytuacjach na pewno ktoś to robi. Ja to się spotkałem, że kiełbasa śląska, to wiadomo, frankfurterki, ale parówki, żeby ktoś grillował? Paróweczka number one, a ja ogólnie parówki lubię, jakby nie mam nic do nich, niektórzy mówią, że to mom i tak dalej. Ja mam całą? Cała nabita? No dobra, niech będzie i cała parówa. Moi drodzy, parówki charakteryzują się tym, pamiętajcie, że to jest szybkie jedzonko na śniadanie lub kolację. Piesek? Nie mogę otworzyć oczu niestety, piesek. Dobrze, sprawdźmy zatem pierwszą parówkę. Ta jest w ogóle bardzo cieniutka jak na parówkę, powiem szczerze, i taka nie narzucająca się jakoś specjalnie, nie ma za dużo przypraw. Delikatna bardzo, czuć strukturę mięsa, nie jest to taki chamski pasztet zmielony. Oceniamy tutaj w tym filmie od 0 do 10, czy po prostu, nie wiem, układamy ranking, że ta na pierwszym miejscu, czy jak? No to ta jest dobrą parówką, uważam, że to nie jest żadne chamstwo. Ona jest w ogóle malutka, cieniutka. Ja podejrzewam, która to jest, nie będę strzelał, bo już na majonezach się przejechałem, ale tu ósemeczkę daję, ósemeczkę. Nie ma w ogóle dużo przypraw w sobie, jest w miarę spoko. Wysoko bardzo. No dobra, dobra. To jest w ogóle drobiowo-cielęce. Ogólnie staraliśmy się znaleźć parówki, które mniej więcej są Classic, ale nie wszystkie firmy były dostępne z serii Classic. Na przykład Sokoliwów chyba Classic z Sokołowa nie ma, ale dobra parówa. No dobra parówka. No dobra, dobra. Nie ustało nam majonezu? W ogóle dajcie znać, czy wy parówki gotujecie, czy je tylko jakby parzycie we wrzątku, bo są dwie szkoły jazdy. Niektórzy w ogóle parówki w garnku z wodą gotują jakiś czas, a niektórzy gotują wodę, wyłączają gotowanie i wrzucają do tego parówki, żeby sobie poleżały w gorącej wodzie. Nie wiem, ja tam gotuję, chociaż powinno się chyba nie gotować, bo tam nie wiem, czy się coś nie uwalnia z tego momu. Numer dwa, państwo drodzy. Szukanie widelca zawsze jest w formie. Mam nie robić maniery jak gryzę, więc postaram się wcelować parówką od razu. No właśnie o tym mówię, nie? Ta jest taka zbita mega. Tutaj to w ogóle czuć, że mega dużo soli jest w tej parówce. Tak. Bardzo słona. Tak no, czyli co, też jadłaś już poza kadrem? Pół paczki zjedzone. Strasznie słona i zbita. Nie, ja ich nie lubię akurat. Jakby może ją zagotować właśnie, żeby ona była cieplejsza, to ona by się trochę bardziej, że tak powiem, brzydkiego słowa użyję, rozlazła i nie byłaby taka zbita mocno. No, ale nie można gotować parówek, bo one pękają wtedy. No to tam zaparzyć, że tak powiem. No. Tego już na przykład dziecku bym nie dał, bo bym mi, nie wiem, wydudlał całą wodę w chacie potem, jakby uderzenie soli miał. Tutaj bym dał takie bezpieczne 5. To nic specjalnego jak dla mnie. Także piąteczka wlatuje. Berlinki. Kurde, powiem ci, że po samym smaku tak czułem, że to jest berlinka. Nie chciałem znowu pochopnie mówić jak przy majonezach. Najpopularniejsze parówki w Polsce. Berlinki. Animex Foods. O, proszę bardzo, berlinki. Ja myślałem, że to od Morlin, bo niebieski kolor i kiełbasy na przykład śląską mają... Śląską mają też w niebieskim. Myślałem, że to. No, tu piąteczka. Nie ma tragedii, nie jest też jakoś super. Bezpieczne parówki, myślę, że dlatego są najpopularniejsze, bo wszyscy Polacy wybierają po prostu bezpieczne opcje. Na planie mamy dwie lampy, kamerę, czyli cztery statywy. Co? Oh yeah. Coś polało. No, z Berlinek. Rurku, dlaczego tu jest taki brudny stół? Ło, to jest parówka, aż pies przyszedł. Jakbyście zamówili hot doga w takiej budce z parasolką nad morzem, takiej na kółkach, to tam są takie parówki według mnie. Ona jest bardzo mięsna, nie jest może jakoś super galaretowata w środku, ale już taka bardziej... No dla mnie ona nie wygląda. Pasztetowa niż taka właśnie jak berlinka, że jest taka zbita. No zdecydowanie gorsza, przypraw też dość dużo, może żeby przykryć smak mięsa. Tu bym dał fureczkę i ogólnie raczej bym nie ponowił tej parówki. Jest... Ja w ogóle wiem, że niektórzy mają tak, że parówek w ogóle nie jedzą i mają nawet odruch wymiotny na parówkę. Ja bez przesady aż tak nie jest. Lubię czasami, ale takie nie bardzo. Jedyneczka. Jedyneczki. Indyk Pol. Tak, jedyneczki to są w ogóle parówki, które jadłem bardzo często w gimnazjum, w podstawówce, bo one były na sztuki właśnie rozrywane. Ale no jest taka, bym powiedział, raczej nie w moim guście już teraz. Może wcześniej nie znałem dobrych parówek. No,
czwóreczkę. Gorsze niż berlinki na pewno. Jakbym miał do wyboru Tommy Berlinkę, to bym wybrał berlinkę zdecydowanie. Taka budkowa. 81%. To nie mam mało. A berlinka? Z ciekawości, ile ma procent mięsa berlinka? 71. Czyli berlinka ma mniej mięsa niż jedynka? Jest skala na 10, więc nie chcę też tutaj przestrzelić, żeby było miejsce na te naprawdę dobre. Ale no... Skąd wiesz, że takie będą? No właśnie, to też pytanie. Ale najlepiej póki co sokoliki. Sokoliki ósemeczka. Na bank będą w finale, to już wiem. Ta to ma konsystencję. Konsystencją? Strasznie zbita. Jakbym miał w ogóle strzelać, mam wrażenie, że ona jest z szynki, a nie z mięsa jakiegoś tam wieprzowego czy coś, tylko to jest totalnie parówka z szynki. Ma mega dużą zawartość mięsa, jak dla mnie. I dobra jest. Nie ma zbyt dużo przypraw jakichś takich narzucających, jakichś ziołowych, jak nieraz jakieś czuć nawet, nie wiem, zioła prowansalskie w parówkach. Niezbyt słona, zbita mega, taka twarda, nie jest glutowata totalnie. Ta też jest dobra. One mają nawet instrukcję obsługi na opakowaniu. Instrukcję obsługi do parówki? Ja mu daję na równo z sokolikami. 8. 8? 8, no. Polanki. JBB Bałdyga. No, one są takie raperskie, takie JBB. JBB Bałdyga. I tam w garnku. Jumpreza. Dobre parówy, ile mają mięsa? Też tak dla siebie warto, jak nagrywamy takie filmy, żeby wiedzieć, co kupować, nie? 80... Parówek, wiadomo. Już mamy majonezę, teraz trzeba parówki. 80% mięsa wieprzowego, czyli to nie jest z szynki. Normalnie... To jest pepa. Normalnie pepa. Dobre, dobre. Najlepiej smakują zalane wrzątkiem. O, no właśnie. Czyli nie gotujemy, tylko zalewamy wrzątkiem. Nie wiem, różne szkoły, że tak powiem, przygotowywania parówek. A się mówi, nie? Jak facet nie gotuje, albo nie potrafi gotować, to jajecznicę, wodę na herbatę i parówki. A to z parówkami też nie wiadomo. Tutaj zagotować, tutaj zalać wrzątkiem, a na studiach to wiadomo, parówki w czajniku się robiło. No, odezwał się student. Ja jeszcze po prostu się nie zdecydowałem, na co chcę iść. Ja nie lubię tych kubraczków, co mają te parówy. Folii? No, kubraczków. Kubraczków. Parówka w kubraczku. Ale to, to jest po coś, nie? Czy to nie ma zastosowania? To dają w paczkę i jeszcze w kubraczek. W tym się gotuje parówkę. Jest takie stare chińskie przysłowie, że wszystko jest po coś. No. Nie ma przypadku. No czyli to też na pewno po coś jest. Ale niektórzy w tej folii w ogóle gotują i na przykład jak na tej folii jest nadrukowana marka parówki, to ona się odbija na parówce. Potem. W ogóle nie wiem, jak wam się podoba nasz stojak na parówki, ale żebyście widzieli, co aktualnie spożywam, no to naręcznik papierowy, urządzonko sprawdziło się idealnie. To jest profesjonalne studio i profesjonalny film. Numer 5. Uwaga. Oj, to jakaś taka... Asystentka wygrała casting. A asystentka wygrała casting. 2 lata temu w ogóle inny casting przechodziła, nawet nie wiedziała, że będzie pomagać w filmach, ale wyszło jak wyszło. No ta jest... Jak cicho. No, ta jest zupełnie inna. Że tutaj czuć jakby... Szolowki. Nie. Wiesz co czuć w tej parówce? W tej parówce czuć jakby ktoś chciał bardzo zrobić dobrą parówkę, która nie smakuje w ogóle parówką. Bo ona nie smakuje w ogóle parówką. To ja bym bardziej powiedział, że to jest jakaś wędlina i to nie taka jakaś zła. Dobra, no to ta jest lepsza. Jeszcze od sokolików nawet. No pamiętaj, że skala ci się kończy. To idealne określenie to jest dorosła parówka. Co? Taka, że ona już wie jak być parówką. Bardzo dobre, daje 9. Matko boska. I mam nadzieję, że to nie jest jakiś najtańszy mom. Wtedy się okaże, że tak jak z majonezami wybrałem z Auchan. Ale no... Naprawdę? Welcome to, no. No to ja chyba jestem fanem Auchan. Powinien się zatrudnić. No naprawdę dobra parówka. Ma dużo przypraw. No to Auchan mnie zadziwia. Nie wierzę. Woda, sól... Białko, krobia, glukoza, stabilizatory. Nie, no bardzo dobra, ale... No nie jest taka momowa jak te różowe takie te parówki, no nie? No nie spodziewałem się. I w ogóle kto to produkuje? Animex Foods. Czyli to jest to samo co berlinka? I ile mają mięsa berlinki? 71. No te też. Czyli to jest tak, że do berlinek dają jeszcze więcej przypraw najwyraźniej. Czyli parówki dla Auchan produkuje berlinka. Animex. To jest to samo. Ale te są dobre. Aż se chyba dzisiaj na kolację opierdzielę parówki Auchan z majonezem Auchan. 9 punktów, znowu, ja pierdzielę. Niemożliwe. Jak coś, to ja chciałem zaznaczyć tutaj, że to nie jest oczywiście materiał sponsorowany w żaden sposób i nie. To wszystko jest tylko i wyłącznie test smaku. Subiektywny, bo subiektywny, ale jednak test smaku na ślepo, więc żebyście nie myśleli, że tutaj Auchan jakąś współpracę ma. A już jestem parówą jedną wielką. Chodzącą. I mogę powiedzieć, że one są bardzo takie poprawne politycznie. Ale one mają smak. Jak ja to powiedziałem? Ale one mają smak. Normalnie mięsa. Pieprzne są. Czuć pieprz. Mega. Od razu. Są bardziej ostre. No nie, no mi się kończy skala. No, mogłeś to bardziej przemyśleć. No ale te są też mega dobre. One w ogóle są cieńsze niż zwykłe chyba, nie? Ja nie jestem obiektywna też.
Nie no, cieńsze są niż zwykłe. Nie mam pojęcia, co to jest za marka, ale bardzo dobre te parówki. Ale no rzuca się pieprz, nie? Dla dzieci to one nie są raczej, bo mnie to lekko pali gdzieś, a co dopiero dzieciaka, ale... Przepraszam, dziecko, nie dzieciaka. No tutaj niestety brakuje mi skali, ale póki co to są najlepsze. Dałbym im dychę, ale dam 9, bo może będą jeszcze lepsze, więc muszę sobie zostawić furtkę. Więc 9. No, ale to one będą egzekwozy. Z oszą. Te parówki są egzekwozy oszą i one, no kurde, aż bym zjadł całą. Nie potrzeba do niej nawet keczupu, jest dobra. Taka jest dobra, że nawet bez keczupu. No keczup to wszystko niweluje i wszystko z keczupem jest dobre. Dolina dobra. No ale patrzmy, jakie tam certyfikaty. To jest... Czy to jest ta firma, co ma tą reklamę, jak ojciec podbiera dziecku parówki? No i patrz, i Dolina dobra, certyfikaty, mięsa tyle, co parówki zeszą. Nie wiem, ale dobre. Te bym jadł. One by miały dychę. A ile ich jest ogólnie? No jeszcze dwie. Jeszcze dwie? Teraz są takie luksusowe. Luksusowa parówka. No, brzmi to zachęcająco. Na śniadaniach w Mariocie pewnie nie podają. Luksusowa parówka. Luksusowa parówka to jest kiełbasa. Luksusowa parówka zapowiedziana. To jest luksusowa parówka? No nie ma co ugrać, no ma jakiś smak, ale... Jakby bardzo mocne słowa są użyte na opakowaniu. Deklaracja producenta jest... Ta ma dużo takiego pełnego smaku. W sensie każdy kęs jest tym smakiem taki aż przepełniony, ale tak mi to smakuje, że ona jest aż za pełna smaku. Ciężko by było wydobyć z mięsa na parówki tyle smaku. Jest i słodka, i mięsna, no ale nie mój smak, jest za słodka. Jest naprawdę słodką parówką. Tutaj dam, no... 5,5. Tak w środku stawki ona będzie. Parówki premium z szynki Tarczyński. No widzisz, a Tarczyński niby słynie z parówek i kabanosów, że mają takie najlepsze. Ale ona jest normalnie słodka. Te myślę, że dzieci by. Tak jak i sokoliki, tak i te. Wysoko zawartość białka. Bez dodatku glutaminianów, barwników i fosforanów. No, ale one w środku stawki. Bezpieczne parówki po prostu. Parówki dla Polaków tak zwane. Ani nie przepełnione przyprawami, ani... Polska dla Polaków. Polska dla Polaków, Polska mistrzem Polski. Piszcie w komentarzach, moi drodzy, co na następne testy, czy to produkty, czy to miejsca, czy to inne rzeczy. Piszcie, jakie macie tutaj chętki. Przetestujemy wszystko. To są ostatnie. Już ostatnie? Tak. Teraz możesz zjeść ostatnią z majonezem. O Jezu. Ja mam taki już pewien wniosek, jak wyciągałem z opakowania. Ej, ta parówka. Taka jędrna. Jest taka jędrna. Że aż ją zdjąłem z widelca, czy ona się buja w ogóle. Bo to, sorry, że gadam z pełnymi ustami, ale no nie ma jak innej możliwości, bo film by trwał pół godziny. Tutaj to mi się kojarzy, jak są przysmaki, przepraszam, w zoologicznym, takie ususzone, długie. To tak miałem wrażenie, jak gryzłem, że to się nie będzie w ogóle gibać. To jest mega zbite w ogóle. Strasznie twarda parówka. Trzeba ją tak mocno gryźć. Dobra jest, jest dobra. Smaku. No daje jak sokolikom. To jest podobny kaliber jak sokoliki, czyli 8 tam było, nie? Ósemeczkę daje, ósemeczkę. Ale to na bank nie jest z tego, z żadnej wieprzowiny. To jest szynka. To jest za suche i za zbite, żeby to było jakieś mięso inne. To jest na bank z szynki parów. Brawo! No, ale to czuć od razu. To jest tak... Parówki z szynki Kraina Wędlin. I te pewnie mają mięsa tyle, że łopanie. 94%. I produkuje to Animex. Że Animex jest jakimś monopolistą polskich parów? No teraz jak ustawimy je na podium, to zobaczysz, jaka firma króluje. Dobrze, więc zobaczmy, jaka firma króluje. Jeśli chodzi o podsumowanie i nasze podium, to jestem autentycznie w szoku, ponieważ tak, do tego przejdziemy sobie zaraz, ale to, co dzieje się tutaj, to jest dla mnie autentyczny szok. Parówki marki Auchan, no i Dolina Dobra, parówki myślę, że znane z reklam telewizyjnych, bo jednak ta marka się reklamuje. Tutaj zdecydowanie opcja również dobra jak i pierwsza, natomiast wydaje mi się, że te pozycje są dostępne w większości sklepów i łatwiej je znaleźć niż Dolin Dobra i Auchan. Sokoliki, bardzo dobre paróweczki. JBB Bałdyga, JBB, tak zwany raper parówkowy. I Kraina Wędlin, to myślę, że jak najbardziej każdy ma pod nosem, no bo Biedronka jak jest, to znaczy, że i cywilizacja jest. Dajcie znać, jakie wy parówki najbardziej lubicie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A my się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku.